Siemaneczko kochani. Cześć kochani. Pozdrawiamy. Witamy. Prosto z Grudziądza. Dzisiaj Was oprowadzimy po długiej nieobecności. Było nas na kanale, słoneczko nam tu trochę świeci, oczy mam przymrużone, ale... I w plenerze jesteśmy. Słuchajcie, dzisiaj jest mój debiut w Grudziądzu jazdy na rowerze. Do tej pory tylko stacjonarny był mi dany, a dzisiaj normalnie na łonie wycieczka natury. Wycieczka nasza pierwsza rowerowa. Chcemy Was oprowadzić brzegiem Wisły i różnymi takimi ciekawymi miejscami. Także zapraszamy. Do usłyszenia. A więc kochani, jesteśmy, zaczynamy tutaj od takiego pięknego miejsca. Też pierwszy raz jestem dzisiaj w tym miejscu. Bardzo fajnie. Zielono. Zielono jest, tutaj jesteśmy nad rzeczką Rudniczanką. Oni tutaj niedawno tą przepompownię remontowali. Niedawno zakończyli. Nie wiem, niektórzy z Was pewnie pamiętają, jak tutaj niedawno byłem jeszcze na Magnesie, to jeszcze tutaj cały czas... O, mój rower tam stoi, proszę. Tu Marcina stoi rower. Wycieczka rowerowa. A jak? Aktywności nigdy nie za wiele. Nie za mało, przepraszam. Także jesteśmy tutaj nad rzeczką Rudniczanką, która wpływa już tam dalej do Wisły. Jeszcze za chwilę Wam to zabierzemy. Tutaj byłem na Magnesie. Obok tego drzewka tutaj rzucałem. Okolica jest piękna. Tam mamy już wały wiślane i za chwilę też tam Was zabierzemy. No. I pokażemy Wam cały teren. Tam w daleka widać, nie wiem czy tu będzie widać, most. Widać, ja widzę. Widać, nie wiem czy tu na kamerze widać. Musi być. Ale spójrzcie, pięknie tutaj jakieś zboże rośnie nam. Normalnie rewelka. Reset po całym długim, ciężkim tygodniu. Fajna sprawa. A tydzień był naprawdę ciężki. Także... Przed nami kolejne, ale budujące, fajne. Budujące. I takich niech będzie jak najwięcej. Za chwilę Wam poopowiadamy dalej. Ale przede wszystkim w ogóle jest prawie, że no południe już chyba jest, nie wiem która godzina, ale miłego dzionka Wam życzymy. No, jeszcze mamy całą niedzielę, no i serdeczności, tak? Teraz mamy 11:25. No my ruszamy dalej. Dokładnie. Ale spójrzcie tutaj na to tradycyjnie. Miejsce piękne tutaj porobione, no, ale syf. Bez tego się nie może obyć, ale taki w miarę kulturalny powiedzmy, że... Wszystko w miejscu. No niestety nie mamy żadnych worków, niczego, żeby to pozabierać. Ale to nie dzisiaj. Dobrze, my zabieramy Was. Dobra. Dalej na wycieczkę zobaczymy. Co tam dalej się będzie działo? Też jestem ciekawa. Także my ruszamy, a Wy czekajcie dalej. Do zobaczenia. Witajcie kochani, jesteśmy z powrotem. Witajcie, jesteśmy. Kawałek żeśmy przejechali, przed chwilą byliśmy tutaj, gdzie ten samochodzik tam stoi, z tamtej strony, teraz jesteśmy tutaj, nad takim jeziorkiem i za chwilę Was zabierzemy nad Wisłę. Jeszcze tutaj chcemy zobaczyć, ładnie pokazać te ciekawe zielone miejsca. Tutaj już Rudniczanka wpływa do Wisły. Jest pięknie, zielono, ciepło. Fajnie. Nic tylko, fajnie. Nic tylko jeździć rowerkiem i podziwiać piękno natury. Także za chwilę się spotykamy ponownie w kolejnym miejscu. Witamy ponownie. Cześć kochani, muszę Wam się pochwalić, że na taką przygodę przeżycia to nie byłam dzisiaj przygotowana. Marcin zabrał mnie w jakieś chaszcze, pola, także crossroad na maksa. Górki, pagórki, kamienie i wszystko razem. Mega ekstremalność. Pozytywna zdecydowanie, bo zawsze pozytywnie patrzymy, ale nie ukrywam malutki taki malutki złościk, chciałam inaczej powiedzieć, ale nic, z uśmiechem na twarzy to przyjęłam i dalej brniemy po kamlotach, pokaż ładnie, nie mamy, zasłonięte. No tu nie widać tych kamieni. Normalnie jak kozy w górach, skaczemy na raciczkach. Super, normalnie rowery są u góry. Trening ekstremalny, rowery zostawiliśmy rewelacja. Na wale. Słuchajcie, rewelacja, wyjazd z Marcinem, jedźcie z nim na rower. Pola, nie pola, dawaj, byle do przodu. Super, polecam, ale ogólnie cały czas jesteśmy na obrotach. Jesteśmy nad Wisłą, jesteśmy nad mostem drogowym naszym grudziąckim, tam mamy Grudziądz, tam... Nie wiem ile kilometrów, ale już sporo tych kilometrów. No jest, ale... już trochę przejechaliśmy, ale jest ładnie, pogoda piękna, spójrzcie jakie ładne niebo.
Do 100 jeszcze trochę brakuje, ale dam radę. Jest ciekawie. Samochody nad nami przejeżdżają. No na pewno to słyszycie. Jak jeżdżą. Dobrze. To my wtedy na dzisiaj dziękujemy Wam za uwagę. Jedziemy dalej. Jeszcze kupa kilometrów przed nami, ale... Jeżeli coś się uda jeszcze Wam nagrać, to... się odezwiemy. Na razie chwilę oddechu na... Odezwiemy, ale to już na inny film będzie. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Także do zobaczenia. Trzymajcie się i miłego dzionka. Miłego dzionka i całego tygodnia. Dzisiaj już do pracy. Także taki krótki wypadzik, 3-4 godziny i do domu. A więc no to do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Musieliśmy się pokazać, bo dawno nas nie było. Zaległości nadrabiamy, ale no jest. Niestety nie ma tego czasu tyle, ile byśmy chcieli przeznaczyć na wszystko, więc wybaczcie, ale na bieżąco staramy się być z Wami, oglądać, czytać na tyle, ile sił mamy i czasu przede wszystkim. Bo czasu brakuje, tak jak większość z Was też pisze, że mało czasu, no niestety. Ale nic, to jesteśmy w kontakcie. Miłego dzionka, miłego tygodnia całego w pracy. Do usłyszenia. Optymizmu. Pa!